Nazywam się Paweł, pochodzę z małej wioseczki koło Kępna, obecnie mieszkam we Wrocławiu. Jakieś 4 lata temu zacząłem swoją drogę z rozwojem osobistym, chciałem siebie poznać bardziej, trochę drogę duchowości poznać. Zacząłem jeździć na szkolenia różne. W trakcie szkoleń wyszło też to, że takim moim powołaniem miało być coach, trener. Zacząłem 4 lata mega intensywne szkolenia prowadzić, żeby szkolić siebie, żeby zostać coachem, trenerem. Zacząłem medytację ćwiczyć, praktykować. Zacząłem jogę praktykować. Zacząłem pracę z energią, hipnoza, trans. Później pojawiły się ceremonie ayahuaski, szałasy potów. Nawet pojechałem do Peru, aby doświadczyć rdzennych ceremonii tam. W czerwcu tego roku miałem zawieźć 2 osoby na spotkanie z ojcem Johnem Boschaborą. Nie wiedziałem do końca, kim ten człowiek jest. Było spotkanie z 1500 osób tam. Kilkanaście cudownych uzdrowień było. Po przyjeździe do domu na drugi dzień nagle poczułem, że mam zacząć czytać Biblię. Po prostu poszedłem za tym i zacząłem czytać Biblię. Czytam ją do dzisiaj. Na początku września doszedł do mnie film dokumentalny Ostatnia Reformacja, nawiązujący bardzo do dziejów apostolskich, do Ewangelii, do Nowego Testamentu. Obejrzałem film i zacząłem po prostu czytać dzieje apostolskie, aby zobaczyć, czy to, co tam mówią w tym filmie, czy to jest faktycznie prawdą. Przeczytałem dzieje apostolskie, okazało się, czy to jest prawdą. I postanowiłem przyjąć taki chrzest, jak chrzcił Jezus swoich uczniów, czy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Postanowiłem skontaktować się z chrześcijanami z Polski, którzy takich chrztów udzielają. Minęło 3 dni, akurat trafiło się, że byli niedaleko Wrocławia, pojechałem. Mój chrzest odbył się po prostu w wannie. Chrzczę cię w Jezusa Chrystusa. Umieraj z Chrystusem. Umieraj z Chrystusem. Kiedy zanurzyli mnie w wodzie, wynurzyli mnie, zaczęły osoby modlić się o moją wolność, nagle stąd znowu zaczęły się manifestować demony ze mnie. Myślałem, że taka osoba jak ja, uśmiechnięta na co dzień, spokojna, opanowana, gdzie tam mógłbym mieć jakiegoś nieczystego ducha w sobie. Tych duchów było kilka. Nie były to jakieś demony, które mnie czaskały po ścianach, one są. Ale one są po prostu i rozbijają nas od środka. Kiedy po prostu wyszły ze mnie, osoby modliły się, aby napełnić mnie Duchem Świętym. Też miałem takie oczekiwania, żeby od razu dostać dar modlitwy na językach. Do mnie ten dar modlitwy przyszedł po 4 dniach. Dziś codziennie to praktykuję, codziennie się modlę na językach. Kiedy wróciłem późnym wieczorem do domu, stanąłem w mieszkaniu, miałem straszny mętlik w głowie jeszcze. Byłem bardzo zmęczony, bo jednak uwalnianie z duchów nieczystych to jednak wykańcza nas też fizycznie. Stwierdziłem, że idę spać, rano się obudziłem. Nagle poczułem, że muszę coś zmienić w mieszkaniu. Zacząłem robić porządki. Spakowałem 2 ogromne torby książek o duchowości, książek o jakiejś prowadzącej do świadomości, do poszukiwania jakiejś prawdy, nauczycieli duchowych, jakieś akcesoria związane z rytuałami, z ceremoniami duchowymi. Wszystko spakowałem, pojechałem spalić. Poczułem się niesamowicie wolny wtedy i ta wolność trwa do dzisiaj. To jest niesamowite uczucie, kiedy Duch Święty do Ciebie przychodzi, to stajesz się wolnym człowiekiem. Następnego dnia też poczułem, aby wyjść na ulicę. Pomodliłem się Ducha Świętego o odwagę, żeby podejść do osoby, ponieważ było coś dla mnie całkiem nowego. Spotkałem faceta, który szedł i dość mocno utykał na kostkę. Zapytałem, czy mogę się o niego pomodlić, bo widzę, że utyka. A on mówi, że nie ma problemu. Pomodliłem się raz, przeszedł się kawałek, mówi, że jest lepiej. Mówię, że czy mogę się jeszcze raz pomodlić. I 5 sekund pomodliłem się i gość poszedł zadowolony. Wcześniej praktykowałem medytację codziennie. Było to godzina rano, godzina wieczorem. Dziś minęło ponad miesiąc czasu po moim chrzcie, po moim napełnieniu Duchem Świętym, po moim uwolnieniu. Nie medytowałem ani jednej sekundy. Spokój, który daje mi Duch Święty, to jest spokój jeszcze większy niż daje medytacja. Robiłem szkolenia, aby zostać coachem, trenerem. Miałem kilka miesięcy temu założyć działalność, aby zarabiać na tym pieniądze. Dziś wiem, że to nie jest droga dla mnie po tym, co się wydarzyło.
Jednak z tego względu, że bardzo chcę pomagać osobom, postanowiłem robić coaching nadal. Tylko nie będzie to coaching z tego, co się nauczyłem do tej pory, tylko będzie to coaching na podstawie mądrości i prawdy z Pisma Świętego. Ten coaching będzie całkowicie bezpłatny. Jeżeli masz podobne przeżycia jak ja, czy jakieś problemy, chciałbyś o tym porozmawiać, chciałbyś zostać uwolniony od demonów, chciałbyś może zostać ochrzczony, chciałbyś może zostać napełniony Duchem Świętym, możesz śmiało się z tym zgłosić do mnie. Jestem teraz uczniem Jezusa. Jest to wszystko zgodne z Biblią. Jeżeli nie wierzysz mi, przeczytaj najpierw Biblię, do czego Cię bardzo zachęcam. Jeżeli zdecydujesz się na takie spotkanie, całkowicie bezpłatne, zadzwoń do mnie, napisz do mnie maila, możemy się spotkać również na Skype'ie face to face. Chętnie Ci pomogę. Do zobaczenia.